Biblia jest dla mnie sposobem poznania siebie, księgą, w której zawarte są największe mądrości na świecie. Jest również dla mnie możliwością bliskiego spotkania z Bogiem. Wybawieniem w ciężkich chwilach, w chwilach wątpliwości, zwątpienia, kiedy mam rozterki nad własnym sensem, nad życiem. Zaglądam właśnie tam. Biblia dla mnie jest nośnikiem pewnej informacji, pewnego rodzaju schematu i przepisu, jak uzyskać życie wieczne. Moja przygoda z Biblią zaczęła się tak naprawdę od słuchania Pisma Świętego na mszach świętych. Wszelkiego rodzaju treści Pisma Świętego pozwalają mi kierować się w życiu prawdą i tym, co tak naprawdę uniwersalnymi wartościami, takimi jak przyjaźń, miłość czy prawda. Biblia z pewnością jest księgą życia, mojego życia na pewno. Przede wszystkim jest księgą o niezgłębionej treści, o niezwykłym bogactwie treści. Pozwala mi być codziennie coraz lepszą wersją siebie. Zmienia też moją osobowość. Pozwala mi właśnie dostrzegać innych, zauważać bliźnich ponad siebie. Jak wiadomo, w Piśmie Świętym każde słowo odgrywa kluczowe znaczenie, możliwa jest jego różnorodna interpretacja. Dlatego też niezwykle trudno jest przygotować się do konkursu z tak szerokiego zakresu materiału. Ale Biblia zajmuje szczególne miejsce w moim życiu i jestem przekonana, że będzie tak również po konkursie. Biblia jest dla mnie Słowem Bożym, który przemawiał do nas przez proroków, przez swojego Syna, przez uczniów. Każdy praktycznie wolny moment starałem się w ostatnim czasie przeznaczyć właśnie na naukę Pisma Świętego. Myślę, że Biblia dała mi wiele odpowiedzi, których potrzebowałem, których gdzieś szukałem. Dzięki Biblii tutaj stworzyliśmy wraz z kolegą, wraz z katechetą i dwoma innymi kolegami wspaniałą wspólnotę, poznaliśmy się i myślę, że to była naprawdę bardzo fajna przygoda. Biblia tak naprawdę od czwartej klasy szkoły podstawowej u mnie bierze czynny udział, ponieważ mam jakby rodzinę taką związaną z kościołem. Moje siostry także brały udział w konkursie i to wszystko tak się jakoś złożyło, że koniec końców ja też wziąłem udział i tak co roku próbuję od czwartej klasy szkoły podstawowej. Na początku w podstawówce chciałem czytać, żeby faktycznie jakieś nagrody zdobyć. Później natomiast z czasem, z pogłębianiem jakby pisma, to było troszkę takie dziwne uczucie, takie nietypowe, że zamiast tego, że coraz bardziej nudzi, ta historia się powtarza, że jest wspominana innymi słowami tak samo, to właśnie o dziwo jeszcze bardziej zachęcało do czytania. W dobie mediów społecznościowych stworzyliśmy grupę Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Wymieniamy się wiedzą, zadajemy sobie wspólnie pytania i w ten sposób tworzą się więzi i przyjaźnie. W Niepokalanowie udało mi się doświadczyć wspólnoty, która była wcześniej okrojona ze względu na przeprowadzenie konkursu w trybie online. I przede wszystkim udało mi się doświadczyć ogromnej życzliwości ze strony innych. Odczułam, że wszystkich tutaj łączy jeden cel, którym jest Jezus Chrystus i Jego jak najbliższe poznanie. Czym dla mnie jest Bóg? No jest to jakby osoba, z którą zawsze mogę porozmawiać poprzez modlitwę. Na jednym właśnie wyjeździe do Krakowa nasz ksiądz przewodniczący miał jakby fragmenty Pisma Świętego napisane na takich kartach. Każdy miał wziąć dla siebie jeden werset. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był werset, ale na pewno moje myślenie i postępowanie w tamtym czasie się zmieniło. Na dobre oczywiście. Pan Bóg jest dla mnie kimś bardzo bliskim, osobą, która była przy mnie zawsze, zawsze bardzo blisko towarzyszyła mojej rodzinie. Jest wsparciem, wsparciem życiowym. Bez niego nie byłbym tu, gdzie jestem. Wielkim wsparciem była dla mnie rodzina, która kazała mi się nie poddawać, nie pozwalała mi zaprzestać. Nawet kiedy Ezechiela przerabiałem już danego dnia przez 13 godzin, to mówili: nie poddawaj się, dasz radę. I tak byłem na przykład w stanie przeczytać zrozumieć nawet dobrze całego Ezechiela w ciągu jednego dnia, w ciągu dwóch dni byłem w stanie poznać wiele jego tajników na pamięć.
Pan Bóg dla mnie jest nauczycielem, kimś, kto może mnie poprowadzić do zbawienia i tego pokierowania mnie przez całą moją ścieżkę życiową. Pan Bóg? Wydaje mi się, że Pan Bóg jest dla mnie osobą, która zdecydowanie panuje nad wszystkim i jakby wszystko ma zaplanowane. I oczywiście nie złoszczę się na siebie czy na Boga, że przegrałem, załóżmy, konkurs, tylko no wiem, że faktycznie inni mogli się przygotować lepiej, może innym bardziej się należało i to jak najbardziej szanuję. Wielkim wsparciem dla mnie również mój serdeczny kolega z klasy, z którym razem tutaj byliśmy, Konradem Kuletą, który motywował mnie cały czas, kiedy moje chęci uchodziły i chciałem odejść, robić cokolwiek innego. Konrad zawsze cisnął, żebyśmy uczyli się, uczyli, razem pojedziemy do tej Jerozolimy. Zobaczysz, damy radę. Niestety się nie udało. Wierzę, że uda nam się to w przyszłym roku. Dzisiaj to było dla mnie niezapomniane przeżycie. Było dla mnie trzecie, a zarazem ostatnie zetknięcie z ogólnopolskim konkursem wiedzy biblijnej ze względu na to, że jestem absolwentką liceum, ale myślę, że najbardziej niezapomniane i zwieńczone sukcesem. Udało mi się dzisiaj zająć pierwsze miejsce, które jest spełnieniem moich najskrytszych marzeń. W konkursie można brać udział tylko przez czas bycia uczniem szkoły średniej, więc później wracają w roli wolontariuszy, pomagając przy poszczególnych etapach konkursu. I również teraz mamy grono osób, które są koordynatorami w niektórych diecezjach oraz nawet członkiem komisji konkursowej. Pan Bóg jest ponad wszystko moim najlepszym przyjacielem. W Ewangelii według świętego Jana padają słowa, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem i zdecydowanie mogę te słowa przypisać również do swoich przekonań. Czułam przede wszystkim Jego obecność od momentu, gdy zaczęłam się przygotowywać do konkursu, do momentu, gdy odbierałam główną nagrodę na scenie. Czułam Jego obecność, ogromną hojność i przede wszystkim zdroje łask, które otrzymałam. I wiele miłosierdzia.